Elson Siemanko, witam serdecznie. Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj chciałbym się zająć jednym z protokołów na Layer Zero. Layer Zero generalnie jest na fali ostatnio, jest to rozwiązanie, które daje nam naprawdę bardzo wiele możliwości. I tutaj jest jeden taki projekt, który już wdrożył sobie Layer Zero, który usprawnia transfery między różnymi sieciami na EVM, czyli Ethereum Virtual Machine. Czym jest EVM? Jest to taki wirtualny Ethereum computer, który zrzesza wszystkie sieci, wszystkie drugie warstwy, wszystkie sidechainy w jedno. I teraz mamy właśnie layer 0. Layer 0 usprawnia komunikację między właśnie wszystkimi sieciami EVM. Jest takim odwzorowaniem IBC, czyli. Inter Blockchain Communication, który działa oczywiście na kosmosie, chociaż i nie tylko. Ale dzisiaj zajmiemy się konkretnie projektem Stargate, zobaczymy, co tu można konkretnie zdziałać, jakie są benefity skorzystania z tego layera, z czym to się je i na jaki airdrop możliwe, że możemy się tutaj zakwalifikować. Więc nie przeciągając, zapraszam oczywiście na intro! Money makes money. Money makes money. Więc zaglądając na CoinGecko projektu Stargate, niestety nie możemy się dowiedzieć za dużo. Nie wiemy jaka tutaj jest kapitalizacja tego projektu. Nie wiemy ile tokenów jest również w cyrkulacji. Mniej więcej takie same informacje możemy znaleźć tutaj na CoinMarketCap, który też nie pokazuje pełnego market capu, pokazuje tylko fully diluted market cap, a ta liczba jest wzięta z dostępnych tokenów na rynku pomnożonych przez ich wartość, więc no to również nie jest taki pełny market cap, który chcielibyśmy znaleźć. Więc zostańmy jeszcze na chwilę na CoinGecko, bo tutaj naprawdę możemy znaleźć sporo informacji, jak na przykład kontrakty, które należy dodać do naszego metamaska, żeby w ogóle widzieć ten token. Poza tym mamy ich stronę tutaj i gitbooka, którym oczywiście polecam się zapoznać, z czym to się je, jak to działa. Co oni mają tutaj na celu, co chcą budować, i tak dalej. Mamy tutaj dostępne transfery między sieciami, mamy również tutaj pulę dla stablecoinów. Mamy również farmy, jak i również staking, którym dzisiaj się zajmiemy. Więc wejdźmy sobie teraz na platformę Stargate. Tak ona wygląda tutaj z dashboard. Jeśli wejdziemy sobie na transfery, to możemy zauważyć, że możemy tutaj transferować na przykład tokeny USDC z sieci Fantoma do sieci Matica nie posiadając przy tym żadnych fantomów animatików na tych sieciach natywnych. A trzeba o tym pamiętać, że musimy posiadać te tokeny, żeby robić takie transfery i przetestujmy sobie, jak to będzie tutaj wyglądać. Ja już w sumie tutaj dałem approve i dalej czekam. Dobra, nieważne, może tutaj wrócimy za chwilę. Ale sprawdźmy teraz na tym CoinGecko, gdzie możemy dostać ten token. STG. Wchodzimy sobie tutaj w Markets, zjeżdżamy na sam dół i tutaj możemy zobaczyć, że ten token możemy dostać, na przykład na FTX, na Pancake'u, na Spookyswapie, na Kucoinie, na Uniswapie, Gate.io, Bitfinex, Protofi i Max Global. Na ten moment cena tego tokena waha się między Jednym dolarem i całe szczęście w sumie, że ja nie wbiłem w ten token, jak wszyscy o nim mówili, jak jest głośno, jak to tokeny robią takie wyniki jak 40% dziennie. No to ja już mam awersję i ja nie lubię wchodzić w takie rzeczy. I tutaj teraz możemy zobaczyć, że elegancko był tu fajny hype. Wzrósł ten token do 4 dolarów, także mogli ludzie zarobić ponad 400%. Wątpię, że oni się skeszowali, bo pewnie wrzucili wszystko w staking. I teraz mamy drugą opcję na to, żeby wbić w ten STG po tańszych cenach. Dlatego właśnie nie warto jest ulegać FOMO i kupywać tutaj na tych wszystkich wzrostach. Czasami warto jest poczekać, i czasami dostaniemy tą kolejną Eee, szansa, żeby skupić sobie ten token, czasami nie, ale nawet jeśli nie, to musicie pamiętać o tym, że zawsze jest ten kolejny pociąg i jeśli nie ten, to następny. Tutaj dalej czekamy na approve'a, więc lecimy dalej. Demonstracyjnie pokażę Wam, jak zakupić taki token STG na giełdzie, uwaga, zdecentralizowanej na sieci phantom i będzie to słap którego używaliśmy już dawno. Jeśli kolego, koleżanko nie wiesz, jak używać spółki słapa, to polecam to wideo tutaj, które pokaże się u góry. I tutaj tak: ja mam akurat w tym momencie do wykorzystania 180 dolarów w USDC do zakupu tokena STG. Powiedzmy, że wykorzystamy sobie na to stówkę w tym momencie. Zrobimy swap. Dobra, jeszcze raz, robimy ten swap. Potwierdzamy teraz. Byłem po prostu połączony inną siecią, no i okej, okay. mamy już to zatwierdzone. Mamy te 92 tokeny STG, i teraz możemy sobie wrócić tutaj na Stargate. I tutaj cały czas jest approving. Nieważne, możliwe, że tutaj też nie byłem połączony tą właściwą siecią, dlatego tutaj jest cały czas approving. Ale my walimy tutaj w stake, i tutaj tak jak widać, mam już. 5 tokenów STG również na sieci Phantom, Ale to jest w sumie nieważne, na jakiej sieci będziecie je mieć, bo można je tutaj zakupić, na przykład na Avalanche, Binance Smart Chain i Ethereum. I teraz wchodzimy sobie tutaj. I balans mam cały czas 0. Więc co należy zrobić? Należy zrobić refresh tej strony. I może później pojawi się nasz balans. Tak jest, właśnie się pojawi nasz balans, więc stejkujemy sobie tutaj wszystko. Increase, lock amount i tutaj dajemy confirm. Nie wiem, czy teraz ustawiłem ten. Chyba nie ustawiłem tego czasu. Chyba wszystko poleciało na te 1092 dni. <grych> Bo tutaj, przy tym stejkowaniu, musicie jeszcze ustawić sobie czas. Na jaki chcecie konkretnie stejkować. I im dłużej będziecie stake'ować te tokeny STG, tym wasz voting power w funkcji governments, będziecie mieć po prostu, wasze tokeny będą mieć większą moc przy tych głosach. Ale jeśli chodzi o nagrody, to chyba tutaj nic się akurat nie zmienia. Dobra, wejdźmy sobie w ten stake. Tak, no elegancko zablokowałem sobie 97 STG do 2025, tak jak tutaj możecie spojrzeć. Ale na przykład a to nie, to teraz musimy jeszcze kupić sobie na przykład jeszcze za 5 dolarów kupmy sobie zróbmy sobie szybkiego słapa. Dobra, mamy te STG. Sprawdźmy jak to, to będzie teraz wyglądać. Zróbmy tutaj refresh sobie. Mamy, mamy. Dobra, stakeujemy 4 i teraz jakbyśmy chcieli wziąć na max, mamy tu jakiś kalendarz czy coś, czemu mi się tutaj nic nie pokazuje. A, dobra, chyba wiem. Że ze względu na to, że jeśli stakujemy na tej samej sieci, to chyba możemy tylko podbić tą, tą naszą pulę, którą już mamy. Więc jeśli wejdziemy sobie tutaj w ten stake, to tak. A możliwe, że jeśli kupimy tego STG na jakiejś innej sieci, to możemy już zablokować na inny wymiar czasu. Dobra, na waxie to chyba raczej nie będę nic miał, ale możemy sobie wejść na pancake. I może na pankejku uda mi się znaleźć jakieś wolne środki, żeby można to było zastykować. Dobra, jesteśmy na pankejku teraz. Poszukajmy sobie tutaj teraz tokena STG. To będzie ten. Tak jest. 62B. 62B. Sprawdźmy, czy to jest na pewno poprawne. 62B. Tak, zgadza się. Zawsze sprawdzajcie, w razie czego nigdy nie wiadomo, no co tutaj możemy trafić. Wymieńmy sobie 01BNB, zróbmy tutaj swapa i zobaczmy jak wtedy ten protokół się zachowa. Musicie wiedzieć, że czasami ja tutaj się rozdziewiczam po prostu na wizji. Także ja też nie znam tych wszystkich mechanizmów tak od razu. Generalnie możecie zobaczyć proces poznawania przeze mnie tych Protokołów Dobra, wejdźmy sobie teraz z powrotem tutaj. Odświeżmy sobie tą stronę. Mam nadzieję, że te tokeny już tam wpadły. Nie, jeszcze nie. Na razie, jeszcze nie. Na pancake widzę, że już 36 sztuk tutaj wpadło. A tutaj jeszcze ich nie widać. A dobra, bo ja tutaj byłem na Your Stake, a trzeba tutaj przejść na Available Stake. I tutaj na Fantomie mam. Kolejne 4 tokeny do zastejkowania i na BNB mam 36. Dobra, jak damy tutaj teraz Maksa, to tutaj trzeba wpisać na ile konkretnie tygodni chcemy zastykować tego STG. Więc ja na przykład chciałbym zastykować na 6 miesięcy. I od razu mam tutaj Lockup, OK, Create Stake. I blokujemy te nasze tokeny na kolejne pół roku. Zatwierdzanie tych transakcji też tutaj trochę trwa. No dobra, i teraz widać, że tutaj mamy zatwierdzoną jedną pulę z BNB, kolejną pulę z Fantoma. Więc możliwe, że możemy dać jakieś głosy tutaj na ten government. Więc wypadałoby dać, bo możliwe, że to nas zakwalifikuje na jakiś airdrop. Nie musimy wejść tutaj, on snapshot. Tutaj wchodzimy w ten. Chcemy głosować. Ad USD first. Vote. I cały czas mamy to 0 V stake. Why? Więc w tym momencie my voting power to jest 133. Tutaj mam 103 tego VSTG balance. Ale jeśli chciałbym zagłosować, to niestety nie mam żadnego VE voting power. Bo cały czas mam tutaj zero. Możliwe, że musi przejść jakieś potwierdzenie na blockchainie, po to, żeby to było zatwierdzone, i wtedy będę mógł głosować. Ale jeśli będziecie to robić, to warto by na pewno było tutaj zagłosować, bo możliwe, że coś nam za to skapnie. I dodatkowo na tym Stargate możecie sobie tutaj steykować wasze stable stablecoiny na przeróżnych sieciach. Naprawdę. Mają oni tutaj Fantoma, Avalanche, BNB, Madika, Arbitrum, BNB. Avalanche już było. Nie są tutaj jakieś konkretne stopy zwrotu, bo wahają się między 5 a 7% rocznie. Ale zawsze jest to lepiej niż w waszym lokalnym banku, oczywiście. Więc layer zero to jest na pewno trend, który będziemy sobie prędzej czy później eksplorować, chciałbym również zrobić jakieś słapy na arbitrum, czyli Layer 2 EVM. Wideo pojawi się już wkrótce, a ja kończę nagrywane na dzisiaj, bo no już wydaje mi się, że nagrałem wystarczająco. Także biorę się za edycję tych wszystkich wideo i życzę Wam powodzenia się anko. Pozdrowki!